Hej, 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 Iwa z tej strony, słuchajcie, bardzo krótki materiał. Od razu wam mówię, że informacje znajdziecie w opisie, link będzie źródłowy w opisie. IPN ujawnił listę SS-manów, którzy tworzyli załogę niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau. Baza zawierająca dane personalne załogi SS niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau liczy ponad 8,5 tysiąca nazwisk. Auschwitz założony został wiosną 1940 roku, tak? W budynkach polskich koszar wojskowych na obrzeżach Oświęcimia. Ale potem został rozbudowany i został rozbudowany, tworząc ostatecznie z niego kompleks Auschwitz I, Auschwitz II, Auschwitz III, tak? W roku 1944 składał się on z trzech głównych części. Jedna część była usytuowana w Oświęcimiu, czyli to jest Auschwitz I, Auschwitz II w okolicy Brzezinki, i Auschwitz III był zlokalizowany w wsi Monowice. Kompleks obozowy Auschwitz I, II i III był jednym z największych spośród działających w czasie II wojny światowej 29 niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. O tym trzeba pamiętać. I oczywiście były to obozy na obszarze III Rzeszy, okupowanych przez Niemcy. W Auschwitz zginęło około miliona Żydów, do 75 tysięcy Polaków, tutaj te dane nie są sprecyzowane, 21 tysięcy Romów i około 15 tysięcy jeńców sowieckich. Łącznie w czasie jego funkcjonowania zamordowano tu ponad 1,1 mln ludzi. Baza danych jest wspólnym projektem doktora Aleksandra Lasika oraz oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. I tutaj możecie część tych nazwisk przeczytać. Słuchajcie, moi drodzy, pełną bazę danych wszystkich tych SS-manów znajdziecie w opisie, link będzie dołączony do opisu. To by było na tyle, słuchajcie, trzymajcie się, pozdrawiam was, pa, 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 pa.